powrotem, słuchajcie. Sobie tutaj sprawdzimy, czy się połączyć. Jej, dobra. Welcome back. Otwieramy kolejną faszetkę. Zdążyłam przekręcić rollo. Jest taki drugi pucharek do lodów. Także spoko. To zawsze można zaserwować dwóm osobom. Okej. Jakaś duża płytka znowu. Łyżka! Lody! Same dobroci! Dobra, mamy to i pucharki, i kieliszki znowu, i widzę buzię. Widzę buzię. Jaki fajny! Taki Janusz trochę. Koleś, gdzie ty masz gacie? Tu masz. A włosy? Jak ty masz w ogóle włosy? Chyba ciemne. Końcowe. Końcowe. Na pewno gdzieś się tu znajdą. O, są. Mamy właściciela kawiarni. Idę trochę. Włosy ma krzywo w stosunku do głowy. O. Jakie ma wdzianko? Taką kamizaleczkę. Podziwiam, że masz tyle cierpliwości. Ja bym jednego klocka nie umiał pewnie rozkminić i poddałbym się w 3 sekundy. Nie. Każą nam tu też do niego złożyć, słuchajcie, pucharek z lodami. I łychę. Nie mieli z whisky. Więc on ma lody szokoladowe. Włosy zażelowane. Dobrze, nie zażenowane. Znowu ten utwór leci, co? Mówię, że kojarzy mi się z Evanescence. Pucharek mu pasuje, słuchajcie, do kubraczka. O. Mamy pucharek z lodami i łychę. Jezu, łyżkę bym właśnie straciła. Się zlękłam. Ja podziwiam zaplecze finansowe. Pesymistyczni. Powiem ci coś. Jakby nie patrzeć, pokątna została kupiona przez moich widzów. Taka jest prawda. Zbierałam w celu na pokątną. I w pełni została sfinansowana z live'ów. Częściowo z donate'ów, częściowo z subów, które wpadały, jakby wszystko razem liczyłam i jest. Mi się kojarzy z jakimś epickim utworem, którego nazwę nie pamiętam. Właśnie kojarzy mi się z Evanescence i zastanawiam się, czy to ma ze sobą coś wspólnego. Budujemy. Naprawdę to Ola podpisała kontakt z Lego i reklamuje Lego wam tylko. O Jezu, tylko. Fajnie by było. O ja. Byłoby super. Jest taki zespół Two Steps From Hell. Tworzy muzykę fantasy z tym, z,
tym się chyba kojarzy. A, okej. Okay. Nie znam zespołu. Spodu. Zwykły klocek szary i na to niezwykły zielony. Niezwykły mianowicie jest gładki z tej strony, ale z tej strony jest taki o. I teraz też mamy taki dziwny klocek zamontować. Jak go znajdę? Z dziurą, o. Dzisiaj coś jeszcze poza budowaniem, czy tylko budowanko? Tylko budowanko. Ja jutro idę do pracy, więc też dzisiaj nie mogę przeginać pałki z siedzeniem tutaj. Grywasz to w jakieś gry, kiedy nie nagrywasz? Tylko tak dla siebie. Rzadko. Teraz grywam. Teraz grywam w Diablo, bo się nowy sezon zaczął. I ja w sumie sezonu Diablo jako takiego w pełni świadomie, że tak powiem, nie robiłam. Jeszcze, więc z Magogiem gramy w Diablo. I w Green Hella. I w Mortę czasem. No, już dawno nie graliśmy, ale tak, w Mortę graliśmy też z Damianem właśnie. Czasami w Simsy, ale jakby rzadko mam czas na granie dla siebie samej. Ostatnio troszkę więcej, bo nadszedł ten czas, że należy nie tylko siedzieć i robić. Dlatego też na kanale jest trochę mniej rzeczy, ale coś za coś, nie? Oni nam to każą złapać jakimś takim czymś. To jest gumowe, takie jakieś coś. Okej, okay, i to ma być tu. W sumie to może i lepiej. Już raz w tym tygodniu się prawie spóźniłam do roboty. Wolałabym tego nie powtarzać. Jaki jest twój ulubiony gatunek gier? Pewnie horror. Oczywiście Hotaru. Nie, w sumie to chyba survival. Najbardziej lubię survival, ale nie każdy. Jakby, no nie wiem, dużo jest gier, które mi się podobają, w które lubię grać. Aczkolwiek myślę, że największą frajdę sprawiają mi survivale, nie? Mój to chyba RPG, fantasy, trochę horrorki, takie gry klasyczne, taktyczne, jak Baldur's Gate, jeśli grałaś. Grałam w Baldur's Gate, ale jeszcze tego turbo starego. Ale to jest pojemnik na ciastka. Także znam. Natomiast sama... Lubię RPG, jasne, że tak, no ale to są gry bardzo czasochłonne. Na przykład w takiej całkiem wolnej chwili, już teraz dawno nie grałam, ale pogrywam jeszcze w Horizon Zero Dawn i na przykład gram w to na tym trybie takim, powiedzmy, zwiedzającym, że te walki są takie banalnie proste, bo chcę sobie pobawić się fabułą, poszukać znajdziek, a nie mordować się, wiecie, z przeciwnikami, nie? W sensie jedynkę ja właśnie nagrywam z modami obie stare części. Trójka, co niedawno wyszła, no z się, tak? A ludzie byli zadowoleni z trójki. Sama się nawet przymierzałam do niej, w sensie, żeby ją gdzieś tam ograć w czasie. A mówisz, że jest niezadowalająca.
mechanika gry jest po prostu inna. A gdzie zaszłaś w jedynce? Ojej! Słuchaj, jak ja grałam w jedynkę, to miałam chyba z 10 lat, może mniej, więc nigdzie nie zaszłam tak naprawdę. Ale pamiętam tą grę i jakby dobrze ją wspominam, nie? I ją gdzieś tam oglądałam parę razy. Natomiast też nie całego let's playa. To jak się to nie sprawia przyjemności? Świntuchu. Ja znam na pamięć obie części. Przeszedłem z 20 razy. Wow. No to faktycznie fanatyk. To się nazywa, może nie fanatyk, a miłośnik. O, tak brzmi lepiej, bo fanatyk brzmi źle. W sensie walka jest toporna, cała gra mega zbugowana, o to chodzi. Kurde, tak jak są te klocki tak krzywo poprzypinane. Chwila nie uwagi i się wszystko sypie. W tą stronę. I teraz. Aha. Poczka. Jasne, aniołek z różkami. Może to ma być to czerwone. I tu znowu grzbiet robimy. Patrzcie, co się teraz podzieje. Da-dam! Mamy półkę z książkami przed wejściem do księgarni. Teraz będziemy budować drugą. Pająków. To myślę, że w Grounded byś nie pograł, co? Ta półka to tak idealnie dla Januszy, żeby mieli jak brać za darmo. Są kraje, w których ludzie naprawdę nie robią takich rzeczy. Jak coś stoi na zewnątrz, to korzystają z tego według zaleceń, że tak powiem. Thank you.
zaś grzbiety, więc nawet tego nie odkładam. Ale fajny pomysł z tymi grubymi grzbietami książek. Była taka gra w lochach, gdzie było milion pająków do wybicia. Kojarzysz? Wyleciał mi tytuł z głowy. Nie, nie kojarzę. Za mało szczegółów jak na grę. Zresztą nie wiem, czy kiedykolwiek się z nią spotkałam. To nie to. Dark Messiah and Magic chyba. Czy coś takiego. Nie kojarzę. Ja sypałam pająków panicznie, ale po przegraniu ponad 500 Skyrim godzin mi przeszło. No proszę, jaka terapia. Wstrząsowa. Druga półeczka gotowa. Czy mam jakieś fobie i lęki? Lęk wysokości mam. Natomiast fobii jako takich chyba nie mam. Nie kojarzę. Albo nie pomiem se na po tak wiesz, na poczekaniu wymyślić, ale nie wydaje mi się, żeby mnie coś takiego dręczyło. Ja mam lęk przed utopieniem. Szkolnego basenu miło nie wspominam. Ale fobia od bzyczących, latających owadów mi nie przeszła. I przed klaunami. Ja uwielbiam pływać. Ja też uwielbiam pływać, ale na przykład nie jestem w stanie wskoczyć do wody, na przykład do jeziora. Nie? Tak na bombę czy coś. Nie wiem, jakie jest dno, nie wiem, jak daleko jest do dna, nie wskoczę, nie? A co do owadów, no nie lubię, ale jakby to nie wydaje mi się, żeby to była fobia. O, teraz będziemy tu. Łuk, 2 groszki pod łuczek. Nawet kiedyś zrobiłam sobie kartę młodszego ratownika. Nie byłam pełnoletnia, więc normalnego nie mogłam. Ja raz wskoczyłem, nie wiem jak, jakoś mnie namówili chłopaki, skoczyłem, ale normalnie to się tego boję. Ale nie wiem, czy to mogę nazwać fobią, czy raczej rozsądkiem jakby. Nie przepadam za tym.
Jeśli do dna nie wskoczy, nie wskoczy, ale jak na przykład miała się, nie wiem, wykąpać w jeziorze, on nie lubi, jak mi coś pływa koło nóg. Jakieś, wiecie, mini-rybki. Nie lubię. Ale jak już ma mi coś pływać, to wolałabym to widzieć na przykład, nie? Po prostu są tu rzeczy dla mnie nieprzyjemne, a nie jakieś fobie. Rzek, brudu, tam jak ulę. Fobia to lęk paniczny, a nie zwykły strach. No właśnie. Hehe, jak w jeziorku glona się dotknie stópką. Ble. No dlatego ja na przykład przez pół życia, zresztą do dzisiaj tak jest, że jak mam możliwość, to do takich zbiorników wodnych wchodzę w butach jakichś, w sandałach na przykład, nie? Dobrze, że wymyślili w końcu buty do pływania. Ale na przykład też pamiętam rzeki i takie te kamienie, otoczaki, takie obślizgłe, wiecie, w rzece od tych glonów. Całe życie się w rzekach kąpałam, w sandałach takich, jako dziecko, nie? Byłem takie plastikowe, prześwitujące sandałki. Pijawki są obleśne, nie wiem, nie doświadczyłam. Zakładam, że są obleśne, no ale... Nalepki tu mam dwie do zalepienia. W sumie to nawet więcej niż dwie. Co? 7, 8, 9. 7, 8, 9. O nie. No właśnie. Ale bym ci dała. Zwykłe takie talie. Tajle mają być. Ja tu podwójnie mam 7,89. Wiesz? Co? Ja mam podwójnie tak naklejki. Okej, no to na razie pojedynczo tam. Ja to lubię pływać, chociaż u mnie jezioro już jest tak brudne, że wolę na basen. W Darłówku wejść do morza też mi się nie chce. Same kamienie, kamyczki, nie wiadomo ile metrów. Działem. Widziałem jakiś cień w korytarzu ze sobą i się zląkłem. Niech mnie tam nie straszą, please. To Eru. Nie wiem, czym się stresujesz. Nie jest cień w korytarzu. Eru przyszedł. Przyszedłem. Przyszłeś, bo było bliżej. Przyszedłem. Przykleić. Naklejki. Dokładnie. Nikogo nie straszę. Bardzo. Loro, witam cię serdecznie. Siemanko. Uwaga, idzie cień. Pozdrowienia od Wiza. O, pozdrawiam również serdecznie. Czekajcie, bo tu są różne napisy i teraz muszę rozkminić, które było pod którym. Dezajusz, witam. O, Wizu.
bookseller. I to ma być to płaskie. Mówię? Nie. Z tej strony. Hejja, hejja, witam was wszystkich przybyłych. Co to, czyżby Wizu Genshina ogrywał? Kurde, źle zaś to zrobiłam. A, dupa blada. Dachu zdemoluję przez to, że złego kafelka wkleiłam. Dobra, mamy to. Co mamy dalej? Coś ta ogrywali. Zakładam, że Genshina, ale pewna nie jestem. Więc dajcie znać, buziaki. I jak było, oczywiście. No, kurde. Ten, kto nie oglądał, Euro budował Star Warsy. Statki ze Star Warsów. Będzie piu piu na to. Tak, będziemy się bić. Ponoć. Tak plotki głoszą. Wybudowałem statek X-Winga i szczela. Szczela. Nawet dzisiaj nim latałem już po live'ie. To! Przyleciał mi tu do pokoju, słuchajcie. I szczelałem. Znaczy, miałem strzelać, ale nie naładowałem broni i musiałem się wrócić do bazy. Tak. Ups. Przyleciał z pustym karabinkiem. Magazynkiem, tfu. Karabinkiem. Dobra, nie miałem naładowanej lufy. Nie wierzę. Ta padło, że jak się to dobrze. Ten padł, że naładowanej lufy nie miał. No, także jeszcze raz, jakby ktoś chciał zobaczyć, jak układam, to zapraszam na tego. Na mój zapis z live'a. Na moim kanale. Tak, słusznie. Ale reklama, ja pierdzielę. Jak mogłeś w ogóle? Weź ty się zachowuj. A, zapomniałem o linku. To jeszcze raz macie tu linka. Proszę bardzo. No, zapraszam serdecznie. Zostawcie serduszko. Serduszko! Ej, bo trzeba jeszcze jedną nalepkę nalepić. No i zaś mam do ciebie tam iść po nalepkę. Tak. I zaś tam cień będzie szedł i wszyscy go się bali. Nie, bo Hatar już idzie, to już się nie będzie bał. No bo się przestraszył pewnie i poszedł. Już idę. Myślałem, że już Eru powie, że jak ktoś chce zobaczyć jego jak przeładowuje. No, możecie zobaczyć, jak strzelał. No, bez przesady. C7. To nie Pornhub. Będę przeładowywał lufę. Na wizji. 7? Tak. Znowu 7. A ja, no, Chan. Witam cię serdecznie. Dzięki za followka. I nie ma łódź. Dawaj już kolejny, to też ci przykleję. Ale ja jeszcze nie wiem, czy ja chcę kolejny. Mam dwie strony jeszcze przed sobą. Potem cię zawołam znowu. Nie. Tak. Proszę przełożyć lupę. Czekaj. Czy stronę? Czekaj, bo nie wiem, jak to tu. Ma być tak. No i tu dziwne rzeczy każą robić. Że niby, że tak i tak. O. No i to będzie piedestał. A bo to śmieszne, bo ta lokalika wygląda jakby to był rysunek tego,